Halo, pytanie, witam wygrać. was serdecznie, jestem Bardoszuk, a to jest League of Legends i to moje pierwsze granie, nawet nie wiem gdzie jestem. Jestem królikiem. A ja... Na Summoner's Rift. A ja co mam teraz zrobić, że... Aha, tak się przesuwa. Gdzie w ogóle jest mój bohater? Dodaj sobie spację, kliknij. Tak, spację a, jak idzie ciśniesz, sobie. To zawsze ci kamera naprowadza, nie? No dobra, i co ja mam ogólnie robić, mówcie mi. Bo gramy na boty, tak, bo mam zerowy poziom. Słuchaj, pierwsza zasada tej gierki, nie? Masz trzy linie i dżunglę. To jest bot. Tutaj ci pokazuję pingiem. Mid. To jest bot. No. Tu jest mid. Tu jest top. Tu jest top, tak? No. No i normalnie Garenem byś grał sam tutaj, na topie. Czyli mam iść tam na górę? Nie, teraz nie. Nie, teraz no. W sumie nie, ale słuchaj. No i ogólnym celem na początku gry to jest chodź tutaj ze mną, ja ci w sumie pokażę, ja jestem dobra. Tutaj. A czemu on nie chce iść? Aha, bo to prawy. Prawym, dobra, prawym dobra. Przyciskiem myszy się dobra, poruszasz. Dobra, ogarniam wszystko. Dodałeś się skilla już? Jakiego Zobacz, skilla? Patrz. Lejemy ich? Nie, Bo masz czekaj, trzy patrz. skille. Masz takie coś jak minionki tutaj, nie? I zobacz, no, one mają HP. No. I po prostu wiesz, twoim celem jest stanie na linii, czekanie aż im zejdzie do minimalnego poziomu i patrz, i tylko dobijasz. Nie bijesz cały czas, tylko no, dobijasz. No, rozumiem. Takie last hity to są, ale uważaj, bo cię zabijają. No, no właśnie. Pierwsza krew. Drogi widzu, daj zabili łapkę cię. W górę. I co, ty się odrodzę? My tak, przegramy na boty, się. Bo ich wartość nafiluje. A co to znaczy nafiluje? Za bardzo im oddasz śmierci. Tak, bo oni za każde zabicie cię mają a o pieniądze. Co chodzi z tymi mocami? Każdy bohater ma 3 moce plus ultimate. Uzdrawienie i duch darmowy. A to są summoner moce. Gdzie ty do mnie idziesz? A w sumie możesz przyjść. Gdzie? Ja? Ja idę na środek zobaczyć. No właśnie widzę. Dobij miniona jakiegoś. No dobijam tutaj. Aaaa! Tego dobij. No chuj. Dobij któregoś. Leży. Dodaj sobie punkta w kół. Dodałeś sobie w kół? A jak to się robi? Na tą strzałkę masz zginęłem na czym? Nad kół masz taką strzałkę taką jakby, nie? Tak, tak. Nad nie, jakim nie kół? Strzałkę, gdzie ten kół jest? Plusik. Na interfejsie, na samym środku na dole. Dobra, i co? No i tam dodaj musisz dodać punkt w umiejętność, żeby ona działała. No dałem. No i sobie w użyć dodał. A dodaj sobie E na przykład. No wciskam E. A E ale nie dodałeś mogę. Punkta? Nie ma chyba jeszcze tego, bo nie musi wbić level trzeci. No ale ma drugi, to... Ej, to który już ja mam level? Drugi. Masz go. Ale trochę chyba dźwięk jest za cicho. A w ciśniku? No czekaj chwilę, bo podgłasie... A w ciśniku. Pamiętaj, że to się resetuje co mecz, nie? No. Co się resetuje? Level się walnij w miniona teraz, jak masz kół. To jest taki mocniejszy autoatak jakby, który ucisza jeszcze wroga. A nie bij go pod wieżą! Wieża cię zabije. Dobra, spierdalam. Już zabiła, okej. Okay. No bo ja nie rozumiem jeszcze, musicie mi wybaczyć te takie... Pod wieżą nie ofensywne te boty. Ale moi przyjaciele, czyli Rysio jest z nami, tak Rychu? Nie, nie ma Rysia nie ma. A jak? Żbikuś, kurwa, sorry, Żbikuś. Czemu wy ciągle się mylicie mi we dwóch? Żbikoś Kustos i mały pisior Patryczek. Siemanko. Jestem i oni na pewno zrobią ze mnie dobrego zawodnika i ja będę walczył dzielnie, tak? Czy nie? Może. Muszę tutaj jeszcze skonfigurować sobie troszeczkę dźwięk. Przeciwnik pokonany. Aż Bartoszek zabijam. Ty, no nie bardzo mogę. Już idę już. Zabiłem. Już po ptokach. Dexiter. Tylko ja nie rozumiem jeszcze z tymi mocami, co daje. TW, co daje. Zabijanie jednostki w pełną premię do pancerza, okej. Okay. Garen uwalnia się z podziałania wszystkich sobie, efektów i rusza 30% szybciej. I walnij w kogoś mieczem. Ku. O, widzisz? Idąc! Do góry, chyba sobie... Daj sobie punkta w E. Bo chyba możesz teraz. Masz trzeci poziom. Czemu nie jestem w stanie ich zabić, ty? Co, oni są tacy silni? Nie, to ty jesteś taki słaby. Dzięki. Ty, a co to za koleś tu biegnie? No to jest wrogi bohater. Widzisz jego pasek życia u góry. Walimy, kurwa, andaho, dawaj. Masz tego punkta W? Wy?
E. E. Nie wiem. Ctrl E po prostu rozdajesz skille. Ctrl Q, Ctrl W, Ctrl E. A patrz, ja już wbiłem 6 i od 6 masz ulti, nie? Tak jakby no, no. Najlepszy skill i patrz, to może... A jak tam wieżyczka, to my nie idziemy po tą wieżyczkę, bo nas rozjebie, nie? A tą wieżyczkę na przykład możemy zniszczyć jakoś? Tak, możesz tak. Bić wieżyczkę, ale nie bohatera pod nią. Wieżyczkę znaczy, trzeba możesz zniszczyć, zabić, ale ciężko ci będzie przerzucić. Wiesz, jakby nie było twoim celem w tej grze, zniszczenie wszystkich wieżyczek i zniszczenie tego tutaj Nexusa. Uważaj! Właśnie, bo zapomnieliśmy ci tego powiedzieć, żeby wygrać grę trzeba zniszczyć tutaj ten oto Nexus. Cofaj się. Lub czekaj, że cię poddadzą. Cofaj albo czekaj, też się ktoś podda. Odwróć w krzaki! Albo w cokolwiek. Jak w krzaki, w cokolwiek, on się rusza strasznie powoli. Ale w krzaki by cię nie zauważył. Bo znikasz w krzakach. A to właśnie, Bardoszuk, jeszcze, bo tutaj nic nie kupiłeś. Uruchom sobie sklep i kup coś. P uruchamasz sklep. Tak. A co mogę albo kupić? Klikasz na monetki. Przedmioty, tarcza polecamy do rana. Tu. A gdzie to w polecanych jest? No to wszystko co zalecamy, tak? No. No to jest tarcza, mikstura zdrowia i ten, to mam kupić? No możesz kupić to. I którym to się używa? A to ci po prostu działa, bo to ci daje zdrowie na zawsze więcej trochę. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, już tam dobiegam, panowie, chyba szybciej powinienem biec. I co, musimy zdobyć ich bazę jakby? No, przebij tak. Sobie tam mapę. Gdzie? Tam, dobra. Dzieci z... No i oto... I to musimy zniszczyć. Zrajdować. Aha, okej. Okay. Spoko, nie mam problemu, teraz ich zaraz zniszczę. To nie problem już. Ty czemu ty kucasz jak taki pedzio? Czemu ty lubisz takie jakieś dziwne postacie, wytrys, Patryk? Czemu ja? Jestem... Teamem, najbardziej wkurwiającą postacią w grze. Aż jaki mam śmiech. Ło, co to jest ty? Czego on się kręci? No e. Oj, spierdalamy stąd. Aż co ja mu zrobię. A ja idę sobie dookoła tam. Ja idę do ich bazy. Nie idź, bo tam cię zabiję. Nie zabiję, ja ich zniszczę. Ja jestem dobry. To. Żeby zniszczyć tą... Czekaj. Żeby zniszczyć tą wieżę, musisz zniszczyć najpierw tą, bo inaczej nic nie zrobisz. Także chodź tu i pchaj. Ale co pchać? Wózek? No te miniony pod wieżę. A czemu pod wieżę? Żeby ich biły wieżę i ty widzisz. Chodź tu. No idę już. Fajna ta postać. Tu to jest Garen uwalnia się z podziałania wszystkich efektów. I... Kręć się. E. A tego ducha to nie używaj tak często, bo on jest tylko do uciekania, albo do zabijania kogoś. Patrz, i znowu cię bije śmierty. No, uciekam. A którym się leczę? Kupiłeś sobie potiona, to wciśnij 3. Masz go pod trójką. A co to potion 3? Potka. Mikstura regenerująca życie, taka a czerwona. A to jest podwójka, podwójką była. A, no. Ile żeś użył? Aha, bo on nie kupił potionu. No teraz się użył. Znaczy kupił go. Tak, zabijamy go, dawaj. Też. Jest! Masz asystę, uciekaj! Dawaj, rozjebiemy tych dziadów i co wam... Wierzę, już wierzę na pół HP. Gryź tą wieżę. Wierzę, gryź. Gryź, wierzę, gryź. Walim to wieżę, Mario, Andao! Wygramy? Wierzę. Ku. Ku? O. Do końca! No i patrz, pęknie. Jest, pięknie. A te gówna jeszcze też trzeba zabić? No. Ale one są słabe, nie? No znaczy, ja z biegiem też... gry ty stajesz się coraz silniejszy. 4. Unikalne użycie. Umieszcza totem ukrycia i działa przez 78 sekund. Co to znaczy? Użyj R sobie dodaj, punkta w R. Dodałeś? To jest twoja super umiejętność. I co to daje? I teraz jak ktoś ma, nie wiem, tak... 1/3 zdrowia, to jak użyjesz ulta, to możesz go zajebać. Ale teraz giniesz. Teraz giniesz. No to ale fajna gra jest, tylko bym musiał kurde poczytać o tych postaciach, zgłębić to. A dlaczego... jedną na początku. A jest jeszcze coś takiego innego niż League of Legends. Jakoś... Dota. Dota. Nie, jeszcze coś jest. Jest dużo gier tego Dota typu. Heroes of the Storm. No, Heroes of the Storm. Co myślicie o tej grze? Grałem. Nie wiem, nie grałem, ale wątpię, że było lepsze od LoL'a. LoL jest najlepszy? Ale wszyscy, no, ale wszyscy ludzie mówią, że LoL strasznie agresję pobudza, grając w LoL'a. No bo tak jest.
No może to jest prawda, ale jeśli chodzi o tego typu gry, to... Ale to... Ja bym sobie w Dotę pograł, tak szczerze. Ale w Dotę to ja nigdy też nie grałem. Ja też nigdy nie grałem. Ja też nigdy nie grałem. No ale to trzeba się... Ja ostatnio w ogóle w wiele nowych gier grałem i po prostu nie mam czasu wszystkim się nauczyć, ty. Idę, przyjacielu, idę, lejem go, kurwa, lejem ich. Ginąć szmaty wszystkie. Auć. Ej, unieruchomienie? Jak cię wziął? Dobra, ej, spierdalam ty. FPS-a mi zacięło i chuj. Mi pingi skaczą jakoś dziwnie. Dawaj, wbijaj się w nią, Q. Szybko, Q. Q, R, R, ulti. R, ulti. No wciskam R. Na nią miałeś wcisnąć. A na nią, a myślisz, że ja wiem, co to chodzi na nią? Zginiesz. No. Ej, ty jesteś dobry, ty mówisz na nią ten, a ja nie wiem, o co chodzi, musisz mi mówić, co mam robić konkretnie. Jak wciśniesz R, to ci się pokazuje taki okrąg prawdopodobnie, nie? No. No i wtedy lewym przyciskiem klikasz na nią, żeby użyć. A, no to mówię, ja cały czas prawym klikam. No tak. Lewy jest do użycia. Lewy. Ej, ale my stoimy jakby w miejscu, nie? Czemu w miejscu? Zniszczyliśmy im już 3 turety. Ta, a wy też tam niszczycie po swoich stronach? No nie, widzisz, patrz, na bocie też niszczą. Ja już drugą, zaraz drugą odebrał. Aha, okej. Okay. Jaki ten Rajs jest mocny, nie? Ta postać to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, kurwa. Bot Rajs. Niosę ze sobą sprawiedliwość. No i chuj. Fajnie. Dobry Tito. Ej, no wciskam R. Ale to nie tak na początku. Użyj w nią Q, dojdź do niej, to masz zasięg na tym. I teraz R. Jebnij w nią. Wow. A, jeszcze hit! Tak, chyba dla mnie. Ale jebło. Zabiliśmy ją? Nie. Ale Bocu prawie. Wykonuje serię zabójstw, ładnie. A tu mi cały czas złoto jakieś skacze, 2300, coś. Właśnie, kup itemy znowu, bo ty zapominasz. Za zabijanie stworów i za zabicia dostajesz złoto. Dawaj, chodź. A tu sklep. Nie, jak to no, otwieram, się otwieram, się. Kupuję coś. Kup tam coś tego. Może być. Nie mogę tego kupić. A, gdzie jest te zdrowie, które było tutaj, dobra. Kupił 5 potów i chuj. No bo jak ja często ginę, to chyba mi się przyda, prawda, Patryś? To by się kupiłeś, nie przyjdzie. Ej, dziwne tu, że właśnie się poruszanie takie, bo zazwyczaj w gierce jest tym, lewym, no. Kurwa, 4 na topie. A co to znaczy? Że 4 ludzi jest na górze. Mhm. Spoko, spoko, przyjaciele, biegnę do was, już wam pomogę. Pomóż, spotkał mnie ktoś w dżungli. Kurwa, a i to już jest ta baza główna? Oj, co to za potwór jakiś latający tutaj? To jest wrogi bohater. A ja jestem miłym, pluszowym postaciem. Uważaj, turet. Uciekaj, bijecie. No tak, turety cię biją, także uważaj. One dużo biją, bardzo dużo biją. Ja jak są miliony, to możesz bić. A jak mam tą... Ja tak mnie rozumiem. To przeładowanie w kurwie. No. W tej postaci masakr. No nie, jako jedyny straszny wyżej. Up. Kręć się. To którym to? Kół, e. Tak? E się kręcisz. E się kręcisz, tak. Ogólnie jak się wbijasz w jakąś postać, twoim combo jest... Idzie? On Q idzie, nas zwabia tam pod tą. W e. A gdzie ty idziesz, ty? Czemu ty jajko zostawiłeś? Co za jajko? Moje ulti, patrz. Grzybek jest. Jak ktoś w to wdepnie, to go jest powalnia. A co to jest za to? Dżungla. Już więcej golda dostajesz do takiego czegoś. Mhm. Dobra, leżą. Ale ja... Sojusznik zabity, jaki sojusznik? A wciśnij B, to się dostaniesz do bazy, jak masz mało HP. Ale nie mam mało HP. Ale zaraz będziesz miał. No na bank. Wywalać to dziary jedę. I co, idziemy dalej? No raczej. Ty, a tutaj ten. O kurwa, ktoś tu strzela do mnie. To ja strzelałem, nie do ciebie.
A no bo ty jesteś rzeczywiście, ty. Tak. I co teraz mamy tu zrobić? No co, tutaj? Przepychać to do przodu. Ewentualnie ich pozabijać. Albo umrzeć. Jak to no. Bartosz zaprezentował. Patrz jaki teraz jest mocny, nie? No, nawet jako mocny niedużo. A ile razy, tu za każde morderstwo, zabicie to są punkty, tak? Nie, pieniądze. I statystyki ogólnie, no. W prawym górnym rogu masz wszystko. No, a te mowy, czy jak to się nazywa, to one pchają w naszą stronę, tak? A my mamy... Oni mają swoje, a my mamy swoje. Ej, moje ciało tu leży. Sodomasku! Fajnie to dosyć wygląda. Nie? No. Ile macie godzin w to przygrane? A tutaj nie ma. 1000? Z 2000? No to masz tylko... Jedyne co ci liczy to ilość rozegranych gier, wiesz? Aha. Także... Nie wiem, ja miałem... Około... No... 4000 gier. A gdzie moja postać? Kwadra! Dupa, a nie kwadra. Jest dopiero. A jest kwadra. A co to piąta. Jest kwadra? Mówcie mi. No kwadra, że zabierz 4 typów na raz. Kwadra kill. Najlepsza jest penta, nie? Jak zginęłem, niszcząc kurde tą wieżę. Zginęłem. Ej, dlaczego wy nie wchodzicie, nie niszczycie wieży, żeby nie zginąć jak ja? Bo to trzeba na spokojnie. Aha, dobra. Dobra, rozumiem powoli, przyjaciele. Ultuj. I teraz... Zajebisty w tym dzień. Ej, a czemu ty strzelasz na przykład z czegoś na odległość? Ulti. Każda postać ma swoje ulti, a twoje no tak. Też jest bardzo dobre. Tylko musisz używać jak ktoś ma, nie wiem, tak jedną piątą zdrowie, żeby zabić. Mhm. Bo czym ktoś ma mniej zdrowia, tym więcej uderzysz. Przeciwnik pokonany. Kurwa, pasywę! Kupiłem coś sobie. Coś sobie kupił. A to dobre. I to są różne mapy? Nie, mapa jest przeważnie jedna. O ta, tak? Tak. No. Mapa się nie zmienia. Ewentualnie masz mapy do innych trybów gier inne. Aha. Masz jeszcze szkoda, mapy... bo ja myślę, że jakby się zmieniało, to może by fajniej było, nie? Taka różnorodność. No właśnie ja nie, też, bo... że się postaci zmieniają. Aha. Jakby mapy zmieniasz, no to tak czemu różnie czemu ty tam jajko być? Zostawiasz i co to ci daje? Się odradzasz tu? Jak wróg nie wejdzie, to dostajesz damage. I go spowalnia dodatkowo. Bij go, Bartosz. Tutaj jest. Padłem, ja nawet nie wiem o co chodzi, podbiegam, zaczynam tuc, jeb i leżę, może słaby jestem, nie? Nie wiem. No używasz umiejętności jak kogoś tłuczesz? Ktoś się chyba kręcił. Typu twoich Q, W, E, R. Tych używasz. Q, E, R. A D? Duch darmowy, twój bohater przenika jego prędkość. Ducha raczej. Duch to jak masz kogoś dogonić albo spierdalać, to tylko wtedy się używa. Jak się z kimś moja postać leży. Jak zawsze. Dobra, idźmy sobie tu, wyślimy ją tu i idziemy walczyć. Ej, to 19 minut już trwa. No. A sam widzisz, że no... opornie. Ej, i to z botami jeszcze. Drogi widzu, wybacz mi proszę cię, ale ja po prostu się uczę, a chłopaki mnie uczą. Ale odcinków z Lola nie nagrasz krótszych. Nie, no z Lola też, no nie, to dobrze nawet, bo ten, bo większość widzów mówi, że zawsze te odcinki były dłuższe trochę, nie? No Lola 20 minut to jest minimum, w 20 minucie dopiero można się poddać. Nie do powstrzymania. A nie chcesz. Się poddamy? Nie, no my nie, ale można się poddać. A na przykład boty też się mogą poddać, czy będą walczyły do ten, do końca? Ja, boty nie. Chyba, uważaj, nie rób tak, tak się nie robi, Bartek. Nie możesz bić tej wieży, gdy... Aha. No dobra. To, żeby nie zanudzać mnie moją grą, kurwa, to ja po prostu zrobiłem, pokażę wam, jak oni walczą tu. Ty masz takie coś, co rzucasz takim czymś. No. Nie ty, Kustos. Kustastos. No, bo ja gram postacią ADC-ery właśnie, czyli strzelec. Taki zasięgowy, który robi atak fizyczny. Aj, no to ja bym chyba chciał kimś takim być. Ale jest papierowy strasznie, w sensie, że jest mało wytrzymały i szybko pada. No to tak jak ja, bo nic się nie zmienia. No twój jest zazwyczaj twardy i się go zabić nie da. Tylko ty coś źle robisz. No teraz to mi dojebałeś, Patryk, nienawidzę cię. A za to, bo moi widzowie się obstawiają, jak cię wyzywam, żebym cię nie wyzywał. A bardzo dobrze.
Bo mnie nie wolno wyzywać. Ale ty lubisz, nie? Takie coś. Nie. Jak pisałem pod tym filmem, no przyznaj się. No ja już napisałem pod tym filmem jeszcze. Ja wiem, też to skomentowałem. Kurwa. Bo ty nas ograły. Śmiesznie był. Bo ty nas ograły. Jak ograły? No ograły nas, no. Najebały nam. Wpuściły w pierdol. No jak? I te sprawy. Ale jeszcze nie przegraliśmy. Ej, dawaj! Nie, ale najebały nam. Głównie go. Szybko. Żeśmy padli. No jeszcze. Dobra. Nie, odpuść. Jak już widzisz taką linię wieży, to tam nie idź. Właśnie, jeszcze jedna ważna rzecz, Bartek, nie? Pod czwórką masz takie coś jak totemy wizji. To jest też ważna sprawa. Stawiasz sobie w krzaczki gdzieś na przykład, albo gdzieś, gdzie jest mapa czarna i wtedy widzisz tam, co się dzieje. Aha. Obczyściłem, patrz bardzo. Co, teraz można to niszczyć? Na przykład zobacz, weź to spójrz tutaj, nie? Widzisz? Jest czarno, jak tu spojrzysz, nie? Zobacz. No. Teraz ci coś pokażę. Bardy służą do tego, że zobacz, rzucasz sobie na przykład tutaj i już widzisz, co się tu dzieje. Aha! To podczas walki jest na pewno przydatne, bo widzisz ruchy wrogów, nie? No tak, no to jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakby nie było w tej grze. Umieraj! Dobre trzymanie wizji. Koniec serii. A jakiś wielki przyszedł, chuj wie kto to jest. Znowu cztery trupy. No nie trafiłem. Dosłoniła go! No wypierdolaj! Dobra, mój idzie. A co to daje FMI? Charter mowy. Ale nie. No i się uleczył. Jakie full HP. Ale chciałem, żeby szybciej szedł. Pomóż Kustawowi. Ale co mam tam wchodzić do środka? Biwierze. Tylko się nie kręć przy niej, bo kręcenie nie bije. Kurwa, nie ma. Jezu, jak to przeładowanie mnie denerwuje, kurwa. Nawet bije, to nie wyobrażacie. Bije, to rozjebał. To ja rozwaliłem? Tak! Jak to zniszczysz? Da. To idą takie duże stworki jak na górze, widzisz. A czemu? No bo to już jest takie, no... No jak mnie tak laguje to chory. No nie wiem czemu, no tak jest. Ale kurczę, powiem wam, chłopaki, za moich czasów nie było w silniku LOLa czegoś takiego jak przeładowanie. Nie mogę się przyzwyczaić do tego przeładowywania. To co cztery autosy... Przeładowanie muszę zrobić. Nie dociera to do mnie. Spowolnienie dostałem, on nie chce się cofnąć w ogóle, zabiłem się, dobra. Tak, bo dostałeś prowokację, on cię prowokował. No teraz kamera na mnie. Musiałeś go bić. Albo nie. Albo nie. Właśnie widzę, jak spierdalasz tym swoim spedalonym króliczkiem. No, oj, ktoś ugrać. Tu dostaje w pierdol, ktoś tu dostaje w pierdol. Została po ciebie zielona plama. Czegoś klejącego i śmierdzącego. Razie nie trzeba umieć grać, no tak jak mówię, jak jest nafidowany, to nawet bot nim potrafi grać. Nawet bot. I nawet na to się nic zarazić nie da. A ja nie umiem. Ty nie umiesz. Się nauczysz. Kliknij, żeby zobaczyć opis śmierci. Nie, no na pewno, bo będę poświęcał teraz dużo czasu, nie? Rajs mi z samego kuwy jebał 600. A ja w ogóle mogę tutaj sobie coś nakupywać, ty. Ofensywne to co to jest? Grubo steraka. O właśnie, te idee możesz jeszcze rozwijać, bo to jakbyś kupił pod itemy. Aha, takie duże itemy. Kupujesz słabsze przedmioty, a z nich składasz lepsze. Czarny, zadawanie obrażeń fizycznemu bohaterowi, dobra, ja to sobie wszystko obczytam na tym, na spokojnie, później się z tym za ten. A na razie musimy tu rozjebać to, tak pany? No. Idę do ciebie, Bartosz. Do akcji. Ej, co teraz musimy rozwalać? Tą wieżę tu? O wieżę kurwa. Dwie, a potem to z tyłu. Rozwalamy wieżę, szybko, chodźcie. Już ona prawie jest z połowę ma. Dawać, bo mnie zniszczą. Uda się, zanim zginę. Uda się. Już ci nawet nie bije. Dobra. Gdzie? No co z tego? W sumie koniec gry. Chciałem pokazać kurwa taką dramaturgię sytuacji, a ty wszystko zepsułeś, aż ty. I co, wygraliśmy? Tak, no. Zasłużony sukces na Peter. Hurra!
No dobra, moi drodzy widzowie, ja wam dziękuję, jak chcecie więcej filmów z tej serii, żeby Kustastos i kolega Żbikuś i kolega, znaczy koleżanka Patryś była z nami w serii, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.